A jeszcze dziś zapraszam na sportowy wieczór o 22.55 do TVP Sport. Tam o odwołanym turnieju Rower. To informacja sprzed chwili. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Turniej Rower w skokach narciarskich odwołany. To skutki pandemii koronawirusa. Z tego samego powodu w najbliższy weekend zawody Pucharu Świata nie odbędą się w Pekinie, jak planowano, tylko w Zakopanem. Przed nami weekend na Wielkiej Krokwi, gdzie są już w pełnej gotowości Aleksander Roy i Filip Czyszanowski. Zakopane, a na nas zmroziła jedna informacja. Odwołanie całego marcowego roweru. No to jest potężny cios w sezon skoków narciarskich. Tak, powodem są restrykcje związane z podróżowaniem i organizowaniem zawodów na terenie Norwegii. Narciarski skokowy maraton zostaje odwołany i to jest tak naprawdę jedyna dobra informacja dla Halvora Egnera Graneruda, który przybliża się do zdobycia Pucharu Świata. Tak naprawdę okazuje się, że on w Zakopanem już sobie może zapewnić zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Świata. Jeszcze poczekajmy, bo być może FIS wymyśli jakieś dodatkowe lokalizacje w miejsce tych w rowerze, 4 konkursy indywidualne, 2 drużynowe, ale podejrzewam, że może być bardzo duży kłopot. Co nam osłodziło dzisiaj tę informację? Oczywiście tłusty czwartek, robiliśmy małe śledztwo, kto, gdzie, ile w kadrze naszej Jetych Pączków. I co nam wyszło? Zdecydowanie lepszy w tym śledztwie jest Filip, bo ja tylko dowiedziałem się, że Kamil Stoch lubi pączki z cukrem pudrem, a Maciej Kot jadł wyroby bardzo zdrowe swojej żony, ale ty masz ciekawsze historie. Adam Małysz, ile zjadłeś pączków w trakcie kariery i ile po karierze w tym szczególnym dniu? Odpowiedział 5. Były 2 równe skoki, 2 równe pączkowe historie. Tak to ujmijmy. Ale też pytaliśmy Halvora Egnera Graneruda, bo okazuje się, że w Norwegii też jest święto, może nie pączkowe, ale takie bułeczki. Jak się nazywa? Fosseleven. I właśnie, zobaczmy, jak Halvor Egner Granerud komentuje to wszystko, bo taki mały prezencik mu daliśmy. So this is the present. Mamy prezent od nas, Telewizji Polskiej, dla ciebie. Może się skusisz na pączka, czy jednak wolisz nie ryzykować, bo nie wiesz, gdzie go kupiliśmy i lepiej w takich sytuacjach być ostrożnym. Yeah, maybe I'll try it. Może bym spróbował, gdyby nie alergia, którą mam. Jestem uczulony na produkty z glutenem, ale na pewno z kimś się podzielę, na przykład trenerem. Ale dziękuję za pamięć i gest. Pączki wyglądają naprawdę apetycznie. They look really good. Czy mógłbyś, Filip, powiedzieć jeszcze raz, jak się nazywa to norweskie święto? Ten norweski odpowiednik, tak? Flögesöven. Dobrze, a teraz już troszeczkę poważniej. Halvor Egner Granerud przede wszystkim w tym sezonie zdobywa tłuste punkty. 10 zwycięstw na 19 konkursów i mamy tutaj atak na rekord Adama Małysza. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl pisał, jeżeli Granerud wygra 5 z ostatnich 9 konkursów, to ta procentowa liczba zwycięstw będzie najlepsza w historii Pucharu Świata. To będzie się kręcić około 53%, tak więc byłoby to niebywałe. Ja uważam, że Granerud nie jest bez szans. Zwłaszcza, że pokazuje ostatnio kapitalną formę i tutaj zaznaczyłbym kwestię ostatniego konkursu w Klingenthal, gdzie wygrał tylko o 0,7 punkta. My przyzwyczailiśmy się, że on dominuje rywali, natomiast wyciągnął wnioski, tak mi się wydaje, po przegranym turnieju 4 skoczni, po przegranych, co by nie mówić, Mistrzostwach Świata w lotach. On widać, że dojrzewa, widać, że jest spokojniejszy i samo to, że przyjechał wcześniej do Zakopanego, omijając powrót do domu, pokazuje, jak bardzo mu zależy na zdobyciu Pucharu Świata. No myślę, że tutaj będzie chciał kontynuować doskonałą serię, aczkolwiek ostatnia jego wizyta w Zakopanem nie była dobra. No tak, 23 miejsce w konkursie indywidualnym, fatalne prędkości najazdowe, ale jak dzisiaj z nim rozmawialiśmy, mówił, że nie może to się powtórzyć drugi raz. Poza tym mówi, że bardzo się nudził w ostatnich dniach w Zakopanem, bo on tutaj przyjechał już w poniedziałek, ale mówi: Boże, jak ja dawno się nie nudziłem, to nawet mi na zdrowie chyba wyszło. Dobrze, popatrzmy, jak wyglądały te konkursy Pucharu Świata w tym sezonie z punktu widzenia gospodarzy, gości. Sebastian Parfianowicz. Halvor Egner Granerud, czyli skoczek skuteczny w delegacji. Nie tylko wygrał już Norweg 10 z 19 indywidualnych konkursów Pucharu Świata w tym sezonie, ale też podbija kolejne kraje. Finlandia odhaczona, zwycięstwo w Ruce było tym pierwszym. Rosja i Szwajcaria w obu miejscach zdominował rywalizację, nie wpuszczając na najwyższy stopień podium nikogo innego. Niemcy, choćby ostatnia seria, Willingen i Klingenthal, 4 kolejne zwycięstwa. Świetnie czuję się w całej Europie. Nie przeszkadza mi to, że nie mogę wrócić do domu. Odpada jeden dzień podróży, mam więcej czasu na regenerację. Jestem z tego bardzo zadowolony. Prawdę mówiąc, w kolejnym sezonie, niezależnie od sytuacji, też nie będę wracał do domu między zawodami. Oto Granerud nie musi wracać do domu, bo wszędzie czuje się jak w domu. Nie wygrał tylko w 2 krajach. Austrii, gdzie oba tegoroczne konkursy zgarnął mu sprzed nosa Kamil Stoch i
W Polsce z Zakopanem ma szczególne rachunki do wyrównania. Halvor Egner Granerud. Ale właśnie cały ten wstęp po to, by pokazać, jak zmienił się sport w czasach pandemii, jak brak kibiców z krwi i kości odbiera gospodarzom atuty i to nie tylko w skokach. W piłkarskiej Premier League goście wygrywają ponad 40% meczów. Jest to najwyższy wskaźnik w historii. W narciarskim Pucharze Świata z 22 konkursów gospodarze wygrali, uwaga, raz. Karl Geiger w Oberstdorfie i tyle. Prześledźmy to dokładnie. Niemcy zorganizowali najwięcej konkursów, bo 8. 5 razy cieszył się Norweg, 5 razy był to Granerud, 2 razy Polacy, Kubacki oraz Stoch i raz wspomniany Geiger. Z 4 polskich konkursów najbardziej zadowoleni wyjeżdżali Austriacy, którzy wygrywali tylko u nas i tylko w drużynie. W Finlandii najskuteczniejsi Norwegowie, w Austrii Polacy, a Rosja i Szwajcaria to już wspomniane zwycięstwa Graneruda. Dzięki niemu Norwegia notuje historyczny sezon. Podopieczni Aleksandra Sztekla wygrali prawie 60% konkursów i tylko żal, że nie wygrają nic u siebie, co wiemy po odwołaniu Roer. Ja zerknąłem do statystyk z poprzedniego sezonu i tam też tylko raz gospodarz wygrywał, Stefan Laja, więc Niemcy mają taki patent na wygrywanie na własnych skoczniach. Natomiast co do takich statystycznych ciekawostek, Mariusz Lindvik tu właśnie w Zakopanem rozpoczął norweską serię zwycięstw, bo od ostatniego konkursu właśnie tutaj w Polsce Norwegowie nie schodzą z najwyższego stopnia podium. Dobrze, zostawmy Norwegów, zajmijmy się naszymi. Tak z Olkiem nawet 2 dni temu rozmawialiśmy w redakcji, czy Kamil Stoch 40. zwycięstwo właśnie tutaj. Ja tak sobie myślę, że to Zakopane jest tak pełne symboliki. W zasadzie w tym sezonie mamy 3 konkursy indywidualne tutaj, a taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2010-11, a wtedy przejmował pałeczkę od Adama Małysza Kamil Stoch, że tu coś wisi w powietrzu. Ja to będę powtarzać, bo jeżeli gdzieś coś takiego ma się wydarzyć, to uważam tylko w Zakopanem. No, no tak, to jest magiczne miejsce, kiedy to właśnie Adam Małysz symbolicznie przekazywał władzę w skokach Kamilowi Stochowi i to działo się podczas tego zakopiańskiego hat-tricka. No oby tak było, bo wtedy serial pod tytułem Zakopane będzie na pewno zrealizowany. Ale myślę, że zostawmy Zakopane, bo my powinniśmy być tak naprawdę dzisiaj w innym miejscu i to zdecydowanie dalej. W normalnym świecie powinniśmy być tu, 7000 km od Zakopanego, w Zhangjiakou. W ten weekend miała się odbyć próba przedolimpijska. Wszystko gotowe na przyjęcie skoczków, tylko COVID się wmieszał i z wyprawy nici. A byłoby na co popatrzeć. Chińczycy są dumni z kompleksu, to klejnot w olimpijskiej koronie, mówią o skoczniach. Centrum Kiangshu leży na wysokości 1600 metrów. Ponoć z dachu skoczni przy dobrej widoczności można wypatrzyć Wielki Mur Chiński. Stąd do Pekinu jest prawie 200 km, ale szybką kolejką można się dostać do stolicy w niecałą godzinę. Cały kompleks jest wielofunkcyjny. Tu będą organizowane nie tylko skoki, ale i koncerty czy mecze piłkarskie. Taki mają rozmach Chińczycy. Chcieliśmy, by ta skocznia żyła przez cały rok. Mam nadzieję, że to nam się uda. Mamy dużo planów związanych z tym obiektem. Tyle, że koronawirus musi odpuścić. Na razie polskim Zhangjiakou jest Zakopane. Po raz pierwszy w historii Zakopane to próba przedolimpijska. No tak, no był kiedyś projekt, żeby organizować igrzyska w Zakopanem, także sprawdzimy w próbie, czy możemy przeprowadzić te skoki narciarskie. Chińczycy przedolimpijski szlif oddali Zakopanemu i ucichli. Jakieś maile, zapytania, jak idzie zastępstwo? Z przykrością muszę stwierdzić, że nie chcieli nas wesprzeć i nie interesowali się, jak nam idzie. A powinni. W końcu skoki i Zakopane to skarbnica wiedzy organizacyjno-logistycznej. Ciekawe, czy będą naszą ekipę ściągać do Pekinu w przyszłym roku, żeby przygotować obiekt w tym wypadku. No szkoda, pewno szkoda, że ta próba się nie odbyła tak już całkiem serio. Myślę, że to jest z dużą stratą dla zawodników. Bo czasu na oficjalne testy przed igrzyskami już nie będzie, więc może Polacy zorganizują sami ekstra wypad do Chin. Taki nasz polski rekonesans. Myślę, że FIS, jeśli wszystko w miarę się uspokoi, będzie chciał zrobić latem coś, ale no czy się im uda, czy ta skocznia będzie mieć ikielit, tutaj trudno mi jest cokolwiek w tym momencie powiedzieć. Dobrze, temat igrzysk chwilowo odpuszczamy. Mamy czas. Do olimpijskiej zimowej przygody w Pekinie został rok. Pamiętam rozmowę Olka z Piotrem Żyłą z Wisły. Olek się wybierał do Ruki i zadał Piotrkowi pytanie, na co mam się przygotować. Pewnie Olkowi chodziło o zimno, ale zdaje się, że w Ruce nie było tak strasznie zimno, jak jest w Zakopanem. Odczuwalna temperatura teraz to minus 21 i tak ma być przez cały weekend. Tak, i te rady Piotra Żyły, które
mówiły nie jedź tam, no myślę, że są bardzo, bardzo aktualne, ale warto być w Zakopanem, warto oglądać, choćby ze względu na kwalifikacje. Jutro na starcie stanie 11 Polaków, bardzo dużo, a każdy z nich punktował. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy my jako gospodarze wystawiali tak mocny, doświadczony, oskakany skład. Też będziemy patrzeć pod kątem Mistrzostw Świata w Oberstdorfie, bo tam zdaje się można wziąć piątkę albo szóstkę ludzi, o ile... Co do czwórki nie mamy wątpliwości, tak? Żyła Kubacki, Stękała, Stoch. O tyle to piąte, ewentualnie szóste miejsce tu będzie na żyletki do samego końca. Myślę, że to jest temat na zupełnie inne wejście. Na zupełnie inną rozprawkę. Dobrze, Zakopane ponoć nie ma wiać, ponoć warunki mają być stabilne. Ja już nie mogę się doczekać. Piątek, sobota, niedziela. Bądźcie Państwo z nami. Dobranoc. Dziękujemy panowie. Aleksander Roy i Filip Czyszanowski o skokach narciarskich mogliby wiele, wiele godzin mówić Państwu.